Dobrze. No. Jest maszyna. Dobra. Klapsaj pan. Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dojenik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy wam rowery, które się znajdują w Biker Budzyk. Dzisiaj mamy dla was rower szosowy. Jest to Giant Content 1 na rok 2021. Rower szosowy zbudowany na ramie aluminiowej z kompozytowym, czyli z karbonowym widelcem, tak? Co? Kompozytowym. A, okej. Okay. Węglowym. No, węglowym. Z węgla. Z wungla. Z wungla jest, także tak fajnie tłumi drgania. Fajnie trzyma sztywność. Także mamy... No, w zasadzie dobrze jest ten węglowy. No, ten jak to widelec, bo to od odczucia. Od ten jak to. Tak. Komfort. Komfort poprawia, a na naszych drogach w większości tłumienie drgania jest po prostu bardzo wymagalne. Tak, polskie drogi. Kolejnym elementem, który tłumi drgania w tym rowerze, jest szczycot diffuse. Także mamy spłaszczoną z tyłu sztycę. W kształcie litery D. W kształcie litery D, dlatego diffuse. No też tłumi drgania w znacznym stopniu, nie jest szczycą amortyzowaną, ale też nie jest to totalny sztywniak podczas jazdy. Jak taki Damian usiądzie na diffuse, to widać, jak to fajnie pracuje przy mojej wadze, to jest bardzo widoczne, ale jednocześnie bezpieczne. Tak, tak. Oho, kurier podjechał. A nie do nas. Nie do nas, dobra. Rower na, właśnie jak powiedziałem, na ramie aluminiowej, natomiast główka ramy jest to ze systemem overdrive, czyli górne łożysko jest powiększone, bo standardowo mamy u góry 1,1/8. A jedna jest. Siema. Jo. U góry mamy 1,4 cala łożysko, na dole mamy 1,5 cala. Standardowo jest to tak, że jest to u góry 1,1/8, a na dole 1,5 cala. Ten system overdrive ma zasadę zwiększyć sztywność, jak pisze Giant. Jak jest, to nie wiem, nie sprawdzam tego, ale no, jeśli jest większa średnica, no to musi jakieś tam mieć to wpływ właśnie na sztywność. Takie komponenty, no to są to komponenty aluminiowe od Gianta. Siodło też od Gianta, już fajnie wyprofilowane z dziurą. Na napędzie 2x9 jest to napęd Sora, wystarczający w zupełności dla początkującego kolarza, amatora, tak? W zasadzie ten rower jest dla osoby początkującej, która chce zacząć przygodę ze szosą, tudzież po prostu szuka roweru wygodnego. Tak, za wygodną przemawia geometria, jest to rower typu endurance, także nie jest to typowy ścigant, dokładnie, czy rower do wielkich treningów. Jeżeli chcemy poprawić swoją kondycję, kręci nas jazda szosowa, chcemy odreagować ciężki dzień w pracy, co jest zrozumiałe, wsiadamy, pociskamy sobie, ale nie obciążamy za specjalnie ani ramion, ani pleców. Nie jest to rower, który będzie nas żyłował, jeśli chodzi o geometrię. Za wygodę tym rowerze też odpowiadają oponki. Są to opony Gianta. Wsadzimy tutaj maksymalnie opony o rozmiarze 28 mm. Czyli i 28 tak, tu siedzą. Ale też maksymalnie, tak jak pisał Giant, pisze, że maksymalnie... Maxa od razu? Tak, piszą Giant, że 28 max, co prawda by trzeba by to sprawdzić. Oraz fajnie, że koła też są od Gianta i są już przygotowane, cały system jest przygotowany pod tubeless, czyli tak naprawdę zalewamy mlekiem, wsadzamy wentylki, zalewamy mlekiem i mamy dodatkowy komfort, bo możemy troszeczkę niżej zejść ciśnieniem.
przy właśnie nawet oponach szosowych i jest też komfort podczas wybierania małych nierówności, tak? Tak. Jeżeli chodzi o przeniesienie napędu, mamy tutaj system halotek w mechanizmie korbowym, co moim zdaniem jest w takim rowerze za 400 i po części wymagalne, już powinno się to znajdować i dwa, że jeżeli nawet chcemy przejechać dla samego siebie, to z mniejszego wkładu osiągamy lepsze wyniki dzięki temu, że jest korba typu halotek. Wyższe modele mają w szosach presji przeważnie. Raz, że jest to jeszcze sztywniejsze, dwa, że jest to też ładniejsze, bo tutaj te łożyska wystają na zewnątrz. Jedni nie zwracają na to uwagi, drugim się to nie podoba. Natomiast w tej cenie fajnie, że ten halotek jest. A nie kwadrat, a nie czy kwadrat oktalnik. Czy oktalnik, bo takie rzeczy też się zdarzały. Tak. Byłoby to albo bardzo słabe, albo też bardzo ciężkie, no bo oktalink to ten support waży swoje. Tak. Rozstaw kasety myślę, że do jazdy rekreacyjnej jest to bardzo duży. Jest w bardzo zupełności duży. Wystarcza. Dokładnie. I na podjazd, i na płaski teren coś dla siebie znajdziemy. W zasadzie ostatnią rzeczą to hamulce. Mhm. Mamy tu zwykłe hamulce szczękowe, czyli klasyczne, stosowe, jak to można powiedzieć, hamulce. Są to hamulce od Tektro. Czemu nie Shimano? Ciężko powiedzieć mi. Nie wiem, jak one hamują. Natomiast no, moim zdaniem jest to jakoś mała oszczędność, acz... No... A też druga... Może nie wiadomo. O co podejrzewamy Giant, to że Giant chce nam pokazać, że nie tylko Shimano. Dokładnie tak. Natomiast no, są zwykłe szczękowe hamulce. Ale wystarczające zupełnie. Pokrótce omówiliśmy Wam model Content 1. Rower, który aktualnie jest w cenie 4,99. Mam nadzieję, że uda nam się choć trochę zainteresować Was tym modelem, który jest fajnym pomostem między rowerem no, typu całkowicie podstawowym, jak Content 2 na przykład, gdzie jest Aluvidale, z tego co pamiętam. I niższa grupa. I wyższymi modelami typu Content SL, czy już bardziej wymagający TCR. Rower, który się znajduje u nas na rozmiarze M aktualnie. Będziemy dokładać wszelkich starań, żeby kolejne modele się u nas pojawiały, chociaż nie jest to w tym roku aż takie proste. Nie jest to w ogóle proste, jest to nawet bardzo trudne w tym roku, żeby Giant się znalazł w naszym salonie bez wielkiego kombinowania. W zasadzie wszędzie. Tak, w zasadzie wszędzie. Nie ma co mówić o tym. Obserwujemy fora, widzimy, że problem narasta w całej Polsce, ludzie... Rowery są, rowerów teraz nie będzie. Ludzie kupują, zaczyna się efekt turystyki zakupowo-rowerowej, czyli jedziemy do danego miasta, głównie w celu zakupu roweru, który się w tym mieście znajduje. Przy okazji możemy pozwiedzać dane miejsce. Tak. Fajne, nie fajne, jest to nowy, nowy trend, coś nowego, co jest, że tak powiem, pochodną naszej pandemicznej rzeczywistości. Wracając do roweru. Rower jest, jak widzicie, w Biker Budzyk w Iławie. Posiadamy też kilka szos, które jeszcze omówimy w salonie w Iławie. No, a jest też w Brodnicy. Tak. W Brodnicy, mamy tutaj Contenta 1. Mamy jeszcze kilka innych szos, które też Wam przedstawimy. Jeżeli chodzi o szczegóły, zapraszamy do... Jeśli chcecie, jeśli nie jesteście z Brodnicy lub z okolic, no to odezwijcie się pierw. Zapraszam do wszelkiego kontaktu, nie tylko osobistego, chociaż jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy do nas zachodzicie. I tym milej nam się słyszy, że jesteście u nas pierwszy raz, bo nas odkryliście. Lubimy być odkrywani.
Jeżeli chodzi o kontakt wszelaki, telefoniczny, mailowy, przez Facebooka, jak tylko Wam się żywnie podoba. Macie cały kontakt podany w opisie. Tak, zadawajcie nam wszelkie pytania. Jeżeli chodzi o komentarze, jak zawsze zachęcamy, dzielcie się uwagami. A jeśli macie taki rower, to podzielcie się opinią na temat tego roweru. Jakie są Wasze odczucia? Dokładnie. Jakie są Wasze spostrzeżenia? My dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zapraszamy jeszcze raz do kontaktu i będziemy niedługo przedstawiać Wam kolejne rowery. Cześć! Cześć!